Ukochani w Chrystusie, czy ta dzisiejsza Ewangelia, jakby specjalnie wybrana na to nasze dzisiejsze spotkanie, nie tłumaczy nam rzeczywistości, w której my teraz żyjemy? To 2000 lat głoszenia prawdy Bożej. Dużo ludzi dzisiaj tego skarbu Bożego nie przyjmuje. Są ci na drodze, w chwaście, na skale. Czy w tej rzeczywistości, konkretnie teraz, nasz naród, nie jest tą glebą dobrą, która wydaje obfity plon? W części na pewno stokrotny, bo wśród nas są ludzie święci. Ale i 60-krotny, i 30-krotny, ale wydaje. Patrzmy, w tamtym roku przeżywaliśmy taki piękny dzień pokuty na Jasnej Górze, gdzie z inicjatywy dwóch ludzi świeckich, pana Dokowicza i Bodasińskiego, zebrało się około 150 tysięcy ludzi na wielką modlitwę pokuty i egzorcyzm nad narodem, by przygotować nas na intronizację Chrystusa, Króla Polski. A w tym roku, znów na jesieni, jest przepiękna inicjatywa wielkiej modlitwy narodu, różańca. 7 października, w święto Matki Bożej Różańcowej, całe granice Polski zostaną opasane różańcem. Już kilkadziesiąt osób dzień z naszej parafii ładuje się podjechać do granicy, by tam się w godzinach 14-16 modlić. Bardzo się dzisiaj modlimy, żeby nie brakło tych paciorków różańcowych serc ludzkich wkoło granicy polskiej, która mierzy ponad 3500 kilometrów. A z drugiej strony pamiętajmy, za tydzień czasu już rozkwitną nasze kościoły, kaplice, mam nadzieję, domy rodzinne, różańcem październikowym. Dlatego to nasze spotkanie chciałbym poświęcić krótką refleksją o tej modlitwie. Poza Eucharystią i sakramentami w Kościele Świętym nie mamy mocniejszej modlitwy nad różaniec. To przecież, ile razy Matka Boża przychodzi z nieba, Lourdes, Fatima, czy objawienie Matki Bożej w Polsce w 1087 roku w Gieszwałdzie, czy Medjugorje. Zawsze Matka Boża trzyma w ręku różaniec.
Czy w ten sposób nie woła matczyną troską do każdej i każdego z nas? Dziecko moje, rób to, co ja, trzymaj w ręku różaniec. Wiemy, że dużo ludzi trzyma różaniec codziennie, począwszy od dziesiątku aż do tych czterech części czy trzech części w nowennie pompojańskiej. Bo nawet w tym objawieniu o pierwszych sobotach miesiąca są tamte punkty wymagane. Stan łaski, spowiedź, komunia święta, w intencjach wynagrodzenia osobie Matki Bożej i następna różaniec, cząstka, choć cząstka różańca. A potem to 15-minutowe rozmyślanie o życiu Matki Najświętszej. To, że Matka Boża trzyma ten różaniec w rękach, przychodząc do nas z nieba, teraz, w naszym pokoleniu, to jest jakieś wielkie wołanie i nauka. I my to musimy sobie w sercach zakodować. My musimy codziennie, nie obowiązuje to grzechu, ale powinniśmy codziennie trzymać w ręku różaniec. I mężczyźni, i kobiety, i młodzież, i dzieci. Ja sądzę, że jeśli naród nasz zerwie się na tę modlitwę 7 października, coś się na dobrze, na pozytywnie w naszej historii odmieni. Coś nas spotka. I dlatego tak powinniśmy się codziennie modlić, żeby jak najwięcej, najlepiej wszyscy w Polsce, tego dnia mieli w ręku różaniec. Bo przecież ta modlitwa, pamiętajmy, przypominam tylko, bo na ten temat sobie to rozważenie snujemy. Składa się z modlitw, które mamy bezpośrednio od Pana Boga. Ojcze nasz, który wyraźnie Pan Jezus podyktował swoimi ustami apostołom, i zdrowaś Mario, które przyniósł i powiedział nam swoimi ustami posłaniec Boży z nieba, Archanioł Gabriel. Starczy? A do tego pamiętajmy, w różańcu idziemy drogą tajemnic paschalnych, przez które Pan Bóg nam niebo otworzył, każdej i każdemu. Chrystusowego przyjścia na świat, przyjęcie naszej ludzkiej natury. My jesteśmy krewni Boga. A potem Jego ofiara za nasze grzechy. Męka, śmierć, zmartwychwstanie, w niebo wstąpienie. To tu leży tajemnica mocy tej modlitwy. To próbujmy dotknąć kilku momentów w historii Kościoła, jak przez tą modlitwę bezpośrednio wielkie znaki Pan Bóg czyni. Rok 1207 w Toulouse we Francji gorliwy kapłan próbuje nawracać zagorzałych ludzi z sekty, bo w sektach ludzie są bardzo zagorzali. To jest działanie złego ducha. Dzisiaj sekty też są tak zagorzałe.
nawracać tych ludzi z ich błędu nic nie pomaga. Aż pewnej nocy, bo się całą noc modlił, Dominik otrzymuje od Matki Bożej różaniec. Kiedy się zaczyna tą modlitwą modlić, albigensy w południowej Francji wygaśnie jak śnieg na ciepłym dniu wiosennym. Nie ma po nim śladu dzisiaj. Mija ponad 300 lat. Wielkie zagrożenie chrześcijaństwa przez islam. I papież Pius V nakazuje wielką modlitwę różańca. Cały Kościół modli się różańcem. 7 października 1571 roku i wielkie zwycięstwo maleńkiej floty chrześcijańskiej pod Lepanto nad wielką armadą islamską. Ten atak islamu został zatrzymany. To idą potem inną drogą islamiści, lądem, pod Wiedeń, 1683. I wielki orędownik modlitwy, ojciec Papczyński, organizuje wielką modlitwę różańcową. A po drodze król Jan Sobieski od sanktuarium do sanktuarium modli się o zwycięstwo. No i wielkie zwycięstwo. To w roku 1953, 13 maja, w rocznicę pierwszego objawienia w Fatimie. Ponieważ ojciec Pawliczek w Austrii zorganizował modlitwę różańcową i modliło się 10% Austriaków wtedy, około 700 tysięcy. Tego 13 maja Czerwona Armia wychodzi z Austrii. W Moskwie do końca nie mogli pojąć, co oni zrobili wtedy. Taka jest moc tej modlitwy. To w roku 1960, w rocznicę ostatniego objawienia, 13 października, w nocy z 12 na 13 w Fatimie, ponad 1 000 000 ludzi na placu przed bazyliką w siąpiącym deszczu modli się o pokój na świecie. W tym czasie w ONZ pierwszy sekretarz z Moskwy, Chruszczow, wyszedł na mównicę w ONZ i powiedział wszystkim: mamy taką broń, przed którą nikt się na świecie nie obroni. Zdjął buta i zaczął bić w katederkę i wszyscy wiedzieli, że on nie blefuje, że to prawda. I na drugi dzień raniutko, bez pożegnania z nikim, odjechał do Moskwy. I wszyscy się dziwili. Wczoraj wieczorem taki bohater, dopiero się obrady zaczynają, a jego nie ma. Na Bajkonurze w Azji
była następna próba balistycznej rakiety. Zebrało się około 300 naukowców, którzy pracowali nad tym. Wśród nich marszałek wojsk radzieckich Nadalin. Weszli do schronu betonowego, dali mu do ręki, aby włączył zapłon rakiety. Włączył. Cisza. Zdziwienie wszystkie, bo powinno zadziałać. Wszystko grało. Odczekali 5 minut, włączył drugi raz. Cisza. Za następne 5 minut włączył. Cisza. Wszyscy wyszli na zewnątrz i wtedy rakieta, która miała setki ton paliwa, wybuchła. Był taki podmuch, że ci wszyscy ludzie zginęli. Marszałek Nadalin też. Powiadomiono o tym Chruszczowa i dlatego pojechał do Moskwy, bo trzeba było odnawiać tamtą konstrukcję. Przygotować nowych ludzi do tego. I w tym czasie Amerykanie zdążyli napędzić. Zbudowali takie same. Przyszła równowaga. To kiedy Matka Boża objawiła się w Jekwałdzie w roku 1877, powiedziała dziewczynkom: módlcie się różańcem wszyscy, bo tu przyjdzie czas, że po polsku się będą wszyscy modlili. A to były czasy głębokich zaborów. Kto tam myślał o wolnej Polsce? Jak się o tym objawieniu dowiedział kanclerz Bismarck, to z gniewu mało nie padł. Jaki język polski, jaka polska modlitwa? A myśmy świadkami, że tak jest. Kiedy mój najstarszy brat szedł na front w 1920 roku, mama dała mu różaniec. Mój brat Wicenty. Opowiadał, że pewnego razu, bo doszli aż do Kijowa, a potem wracali jak Budiony i Pędzie. Ostrzał artyleryjski, mówi, leżę nad takim pagórkiem i tak mi źle. Na jeden bok, na drugi bok. Odszedłem, a amunicji całe paki stały. Położyłem się kilkanaście metrów niżej. Pocisk uderzył w tę amunicję. Taki wybuch, że mówię, obuchłem. Na miejscu, gdzie byłem, wielki dół, mnie nawet żaden odamek nie drasnął. Dzisiaj rano mieliśmy świadectwo. Kilkanaście dni temu była msza święta o zdrowie bardzo ciężko chorej kobiety na raka. Dzisiaj nie mamy wiadomość, poczekamy, jak będą następne świadectwa. Badania parę dni temu zrobione, okazało się, raka nie ma. Organizm jest czysty. Z tego dzisiejszego naszego spotkania wynieśmy tą wielką potrzebę i wielką nadzieję, że różańcem wszystko w naszym życiu można załatwić. Miłość, małżeństwo, która się sypie, zdrowie, które w jakiś sposób zagraża nawet życiu.
problemy takich czy innych kłopotów życiowych. I chciałem tych kilka chwil dzisiaj poświęcić tej refleksji, abyśmy dojrzeli po drodze apostołując do samego 7 października, do tego dnia wielkiej modlitwy narodu, 7, w Dzień Świętomatki Różańcowej. Amen.